Utknąłem w nim! Halo? Halo? Siema, w tym odcinku przejdziemy sobie kolejne drzwi w FNAF The Joy of Creation Story Mode. Oczywiście przechodzę to na Twitchu, więc jeżeli ty, widzu, to oglądasz na YouTubie, to zostaw 2500 łapek w górę oraz napisz w komentarzu hashtag Twitch. No i wbij na Twitcha, żeby być na bieżąco. A teraz przejdziemy sobie czwarte drzwi, The Joy of Creation Reborn. Oraz w komentarzu możesz także napisać propozycje innych fangame'ów FNAF-a. Zaczynajmy! Najbardziej zapomniane miejsce z całego The Joy of Creation Story Mode, czyli... piwnica. Miejsce, w którym starzy trzymają kotki. I nie chcecie wiedzieć, co tam jest oprócz kot, ale my dzisiaj pójdziemy tam, zajrzymy do tej piwnicy i przekonamy się, co za animatroniki tam się ukrywają. Nie grałem. Many do. Many claim they've seen one or have heard stories of people being haunted by these white figures or oily shadows. What? My dad made a game series about it. A horror franchise, in fact. It was his shining achievement. Apparently, there was a time when everybody knew about it, all over the world. Clothing, toys, accessories, board games, you name it. Five Nights at Freddy's was everywhere. There were even rumors of it getting a movie. Well, it didn't last long anyway. Nobody remembers it anymore, nor the characters, the games, or my father. After that night, it all went away. Nothing lasts forever, and that's why I don't believe. Nic nie jest na zawsze. Everyone has to die. Everything has an end. Coś tam stoi za oknem. Ej, coś tam stoi za oknem, widzowie. Widzicie to? Chyba Freddy stał za oknem. Hello, kids. O nie. I found your note. Daddy's here. You must be really scared, but I'm here. Piwnica. Najgorsze miejsce. Co jest grane? Why are you doing this to us? Why? Just leave us alone, you monsters! What the hell? I created you. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. How is this happening? What are you? You are not. Czym wy jesteście? You're just using their faces. What are you? Your creations. Your creations. Ulala. Dobra, widzowie, nie mam pojęcia, co się tutaj robi. Kompletnie. Będę słuchał gościa, co mi będzie mówił, ale wasze podpowiedzi też są istotne. O, obudziłem się, srając. Zasnąłem, srając na kiblu. Pięknie. Aha. You are awake. Obudziłeś się. Istniejesz po to, żeby nas wypuścić? Oh my god, wszystkie animatrony. Open the way. Okej, okay. Dobra, idę zwiedzać piwnicę. Aha, zamknięte. O, co tutaj? Endoszkielet. Musisz obok niego przejść. Okej, okay, dobra, czyli muszę przejść obok tego wielkiego endoszkieleta. Nienawidzę endoszkieletów. Strasznie mi się kojarzą z taką, z czymś takim strasznym, jakbyście obdarli animatronika ze skóry. Naprawdę. Dobra, idziemy stąd. Dobra, wracamy do naszych codziennych spraw, czyli mianowicie oczywiście do srania. Ej, bez kitu, tu nie da się nic innego zrobić, ja mam go po prostu przytulić. Zniknął! Come from the fire. Powstaliśmy z ognia, ale nasze ciała potrzebują kształtu. Jego kreację przynieś do nas albo spal. Nie zdążyłem nawet tego przetłumaczyć. Zajrzyj pod ten plakat, please. Dobra, idę do plakatu. Jakby jeszcze nie grałem w tych drzwiach, więc nie wiem za bardzo, co się tutaj robi. Co jest, kurwa, nie tak z tą grą? W ogóle, co to jest? Przyjęcie urodzinowe w piwnicy? Jak przewrócisz śmietnik, jest hak. Okej, okay, hak. Jest hak. Aha, ja mam w Nie, nie. Nie. Gdzie? O co chodzi? Co jest grane? To jest nienormalna ta... Psycha siada. Widzowie, psycha siada. Dobra, łapię ten hak. O! To chyba wyższy poziom jumpscare'ów, wiecie? No to co, od razu mogę lecieć tutaj, co nie? Ha! Musisz spalić ich części. A, okej, okay, dobra. Ha, bo ja myślałem, że mam to zanosić do kibelka wszystko. I mam to wszystko w kibelku umieścić. Szukamy kolejnych części. Go back, go back, go back, go back. Okej, okay.
Czyli tak mam robić. Wróciłem do kibelka. Go back to go back, co nie? Wróciłem do kibelka na luzaku. Podejdź od boku, mam się cały czas na niego patrzeć, tak? Ściemniać! Kurwa, zbanuję was, trole, banuję was. Tak się nie robi, widzowie. Tak się nie robi biednemu streamerowi. Wracam się po czapkę. Jak zdobędziemy już czapkę, to już będzie gitówka. Który poszedłeś? Nie wiem, bo się zesrałem. No ja pierdolę, co jest za tym plakatem? Nie mam pojęcia, gdzie się zapala światło. Szybko. Mam wrócić chyba. Nie zdążę, już koniec. 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 Psycha siadła. Proszę, jeszcze pić. I did it? Co to kurwa było? Ej, co jest grane? Nic nie rozumiem z tej gry komputerowej. Comeback? Aha. Gdzie zapala się światło, widzowie? Ile tych rzeczy mam znaleźć swoją drogą? Kibel na pewno jest bezpiecznym miejscem. Można w każdej chwili wejść sobie tutaj i mieć wywalone. Cztery rzeczy. Mamy już dwie. Zrobiliśmy połowę. Ewidentnie coś tu jest. Tak, zgasły telewizorki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, idziemy szukać kolejnych rzeczy. Będę stał przy plakatach. Ucichło. To niezłe ucichnięcie. Dobra, na spokojnie. Początek już mamy obcykany. Ja spadam do kibelka, wiecie? Nie wiem po co tu przyszedłem, ale chcę sobie odpocząć chwilę w kibelku. Na luzie posiedzieć tutaj i totalnie mieć wywalone. Dobra, idziemy do tego plakatu głupiego. Mam cupcake'a. Coś pisaliście o kibelku. W kibelku jest tylko gówno. Dobra, mamy tak, dwie szafy. Lewa to jumpscare. Nie, gitara. I guess I did it. Dobra, widzowie, to co, sprawdzamy prawą szafę? Lecimy, prawa szafa. Prawa szafa, musimy poznać, co się ukrywa w niej. Jak będzie tam animatronik, to się zesra. Jak nie będzie, to gitówka. Dobra, sprawdzamy. Kurwa, nie ma nic, no to chyba niespodzianka taka dla... No kto by się spodziewał? Ej, naprawdę, myślałem, że będzie jakiś jumpscare. Gdzie jest jakaś jeszcze jedna rzecz? Bo co nam zostało do znalezienia tak naprawdę? Okno, sypialnia i tu coś. No nic chyba. Jest hak, kapelusz, cupcake i gitara. A więc tak, muszę znaleźć kod, który jest na ścianie. Gdzie jest ściana? Kod 69! Kod to 69! 2, 3. Jasne! Okej, dobra, czyli tu nie będzie żadnych jumpscare'ów, okej. 9, 6, 3, 2. That was easy. Za drugim razem, widzowie. Śmierdzi ten czerwony przycisk, wiecie? Coś tu nie gra. Nie, nie. Don't look back. Nie odwracaj się. Powiedzcie mi, czy mogę się odwrócić, proszę widzowie. Ja pierdolę! Czajcie to przechodzić w VR-ze? Czy to jest kurde zesrańsko na miejscu? Dobra, mam nadzieję, że sobie poszedł. Kurwa, jest bliżej. O! Ale za co? Za co? Przecież... Bo się odwróciłem. Byłem za blisko i się odwróciłem. A! A! Utknąłem w nim! Halo! Halo! A! Kurwa, wiedziałem, że tak będzie. No i macie, widzowie, przytuliłem animatronika. Tego chcieliście? Tego chcieliście? Proszę, milimetry. Ktfu! Nara! Nara! Dobra, drugi kod. Pierwsza cyferka to będzie 3, bo Freddy był pierwszym animatronikiem. Tu są 4 prezenty. Tu jest 1. 3, 4, 1. Będzie kolejny obrazek, okej. Foxy. Foxy ma hak w kształcie dwójki. Czyli tak, Freddy, Foxy, Chica Bonnie. Liczba prezentów oznacza kolejność. Okej, okay. O taką podpowiedź właśnie mi chodziło. Chica, Foxy, Freddy, Bonnie. Yep, that's how you do it. Tak się to robi, widzowie. Tak się to robi właśnie. And wisienka na torcie, czyli klucz. Ja to czuję, że on będzie w kiblu. Ja to czuję. Nie wiem, czemu wpadłem na pomysł, żeby otworzyć kibel kluczem i wrzucić klucz do kibla. Nie wiem, skąd taki pomysł się zrodził w mojej głowie. Nie wiem. Wychodzę stąd. Mam klucz, wychodzę. Ja pierdolę, co to kurwa jest? Klaustrofobię mam, widzowie. Jezu, nie. Ja nie chcę tam iść.
Coś biegnie? Nie słyszę nic. Keep going. Don't look back. Okej, dobra. Wszystko wydaje się być jak najbardziej w jak najwyższym porządeczku. Są drzwi. Exit. Jesteśmy już prawie przy wyjściu z The Joy of Piwnica. Udało się. Misja została wykonana. Okej, dobra. Dwa. Dobrze, bardzo dobrze. Albo i niedobrze, bo się zaraz zesra. Co mam robić? Mam patrzeć na niego, prawda? Oh shit, ich jest więcej! Czego chcesz, ja pierdolę? Ten jest pod światłem, to ma wywalone. Dobra, idę. A! Przecież dobrze wszystko robiłem. Nie! Nie! No, 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 tak, 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 tak. Spierdpańsko! Zablokowało się. Już widziałem, jak się przesuwał chłop w moją stronę. Dobra, schodzimy znowu do piwnicy. To trochę podejrzane, widzowie. Dobra, wychodzimy z tego powalonego miejsca. I to tyle. Koniec. Ukończyliśmy The Joy of Creation. That was easy. I teraz się okaże, czy widzowie mieli rację. Tak, widzowie mieli rację. Są piąte drzwi, o których nikt nie miał pojęcia. A co jest za tymi drzwiami, dowiecie się w następnym odcinku na YouTube. Więc subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie.